mam idzie, moje mini. Gdzie dacie się na nie? Się na tatę nie możemy doczekać. Idziesz, Pawciu, na jajecznicę? Idzie. Zjadajcie, bo dzisiaj na pewno coś fajnego będziemy robić. Dzisiaj w ogóle, pamiętacie, czyje dzisiaj święto? Babci! Babci Ani. No i idziemy na rosołek do babci Ani. Dobra, jemy. Smacznego. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień. Super. Chciałabym się witać, bo, no bo inaczej ci nie da... Spokoju. Idę zaraz, dobrze, idę go puścić. W sensie ugryzia. Po śniadaniu przyszła pora na lody, nie? Tak. Wszyscy jedzą? Tak. Mhm. Tatuś kawkę pije. Dobra, idę ugryźka puścić. No razem ty. Ricia się opala. Gwiazda. A ten baranek tam już piszczy. Idziesz, Ryćku? Ugryź! Cześć! Cześć, łapaczku śliczny! Ojej, jak się cieszę! Cześć! Cześć, kochane moje psisko! Jeden niunio pilnuje, drugi też w sumie pilnuje na odległość. Dziewczyny chodzą w kółko, ja mam jeszcze chwilę relaksu. I tak się zastanawiamy z Pawełkiem, co by tu na dzisiaj wymyślić. Zanim pojedziemy do babci Jani na imieniny, to może jeszcze uda się gdzieś wyskoczyć. No nie wiem, zaraz będziemy pewnie brali pod uwagę różne opcje. Ale ci się włosy naelektryzowały, Władziu. Czubki trzy. Co ugryź, kuźliczny niuńku? Co, kochaneczku? Piękności nasze małe. Co ty tu masz? Co to jest? Nie wiem, co żeś znalazł. Śmierdzialu ty. Ach, musisz się tak położyć, żeby mnie przewrócić, nie? Tak musisz, żeby mnie przewrócić, cudaku ty. Co ty masz, pysku? Pokaż. Co to jest? Pieczarka? Czy ty co? Zabrałam zabaweczkę. Zabrałam. Masz te kochane psie śliczne. Śliczny jesteś. Już o wakacjach myślisz? Ja też. No, jeszcze byś mi aparaty żarł, nie? Jakby się tylko dało. Jeszcze. Gdzie Klara? Wystarczy jeden but. To skocz, no. To co, misie, pysie? No, śmigaj, Klaruszka. Ja Klaruszka, chodź, idziemy buty zakładać. Tutaj. Chodź. Chodź, idziemy się zapakować. Cały czas czekam. Zakładacie buty. Załóż sobie tu buty zresztą. Ale jestem... A mama, muszę mi posłuchać. A co ty taka jesteś, męczybuła? A może założyć mi? Zakładajcie buty. Raz. Ja wam pomogę zaraz. Dobra, postanowione. Zanim pojedziemy do babci na imieniny, to jedziemy na... Zalew. Topornie. Chociaż na chwilę pomoczyć tyłki. No, także taki jest plan. Tam pewnie będzie o zatrzęsienie ludzi. Zobaczymy dla kogo. Ale i tak chyba fajnie będzie sobie na chwilę usiąść przy wodzie. Dzieciaki wejdą, trochę się pomoczą, pobawią. Jest to dzisiaj taki upał, że po prostu aż się prosi, żeby pojechać. Samochód otwarty, możecie się ładować. No i tak, już jesteśmy tu gotowi, spakowani, czekamy na Pawełkę i startujemy. Tak głębiej?
Tak, łambie i tam chodzi. No, pakuj się. Ale to duszno, znowu. Zaraz włączę samochód. Dobra, pakuj się tam na swoje miejsce. Ja odpalam auto, żeby się trochę schłodziło. I startujemy. Jakby tam coś? Nie, to jest... nie. No to się zamykamy, proszę Państwa. Nie! Do samej ulicy. Jesteśmy na ulicy, kochani. Co tam wadziłeś? Chłodek, ale nie? Dobrze. No, skończyło się. Ale chcemy do samej ulicy. Już jesteśmy na miejscu. Tak. Państwo. To pierwszy na huśtawkę. Na huśtawkę, nie idziemy na huśtawkę, tylko do wody pędzicie. O, widzę, że puściutko. Parking pełny. Nie można nigdy. No, ale kto by nie chciał teraz przyjechać na Topornie, bo tutaj jest woda. No właśnie. No i tego to ja właśnie tutaj nie lubię. Czyli tych okropnych tłumów. Dzisiaj tu jest wszędzie pełno samochodów, pełno ludzi. Ale jest super raz. No powiedzmy. Klara, gdzie się tam ładujesz? Wolno. Możemy iść. Chyba, że tam bliżej wody, o. Najlepiej, im bliżej, tym lepiej będziemy mieli z głowy dzieci. Chodźcie. Słuchajcie, takiej ilości ludzi to ja tu nie widziałam chyba nigdy w życiu. O matko, okropieństwo, ale dobra, czego się nie robi, żeby dzieci były zajęte. No fajnie, pewnie, że fajnie. No i jak? Super. No? Jakby jeszcze było tak trochę nie będzie dobrze. Super. W takim tłumie trzeba jeszcze bardziej dzieci pilnować. To naprawdę łatwo któreś zgubić. Jest tyle ludzi dookoła, że można przeoczyć na nim. Co tam, Wodzioszku? Topornia bez piwa w plastiku. Ojeju. To chociaż taki mały łyczek, co? A, proszę. Ale nie, absolutnie to jest dla dorosłych. Wypad z kota, wypad z kota. Czy ja tu widzę jakąś współpracę? Tak. To jest niemożliwe. Tak, babcia się ucieszy, że nie macie majtów. Co ty robisz, Klara? Klara. Jedziemy do babci teraz, nie? Na obiadek, rosołek. Może coś słodkiego babcia będzie miała? Pupę mam. No wszyscy mają pupę. Ja mam mokrą pupę. Coś ty. Gacie se tutaj przykryj. Wadziu, ale chociaż nie nabieraj ze wspólnego zbiornika, dobra? Wadziuś się sam obsługuje, proszę bardzo. Co tam jest? Uśpieszę się, żeby... Serek i galaretka. Dobre to jest, Władku? Smakuje ci? Chyba. Dobre, Mati? Mhm. A ty czekasz na bitą śmietanę? Mhm. A Klarcie wcięło. No to w sumie też to może sobie. Umiesz, zaraz ci mama pomoże. Próbuj najpierw. Siedź, towarzycho? Siedzi. To co? Wracamy do siebie? No. Dziadki zaraz do nas dojadą. I co robimy? My robimy party po drodze, tak? No, wodne jakieś, nie? Tak! Dobra. A raz wędziłaś komputer babci? To pakować się. Dobra.
jesteśmy już w domku. Zaraz dzieciakom to pewnie zraszacze włączymy, żeby się trochę pochlapały w wodzie. Ja póki co idę jeszcze zdjąć pranie, które tam wisi już suche chyba od wczoraj. I przypomniałam sobie niestety, że muszę te wiśnie dzisiaj wypestkować. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło jakoś szczególnie, ale zrobię to może wieczorem, jak już dzieci będą położone spać, no nie wiem. Mam nadzieję, że szybko mi z tym dzisiaj pójdzie. No, chyba ogryź się już wziął za tym. Ty knojku jeden. Nie kręć tym, Matyśka, bo to potem w jedną tylko stronę się pluje wodą. Zostaw to! Pokręciłyście i się lało do środka. Jak tu pokręcisz, to się później będzie lało tutaj. Hej! Rycia ma zabawę. Chodź, Władeczku. A ugryz cwaniak poszedł w krzaki się z tobą. Ciebie dojechał jakiś strumień. Chodź, Władziulku, chodź. Ale mały piesio się zrobił. Jest atak. Taka tęcza nam się robi. Nie pij tak, Matylda. Wojownik. Przyszłyście tutaj do mnie na kiełbaskę? Czują miękki. Kiełbas dzika. Ricia. Jedzą. Maki. Ogórki zjadają. Co się tak zjadają? Śliczny ugryziu, ty piękny psie nasz kochany. Dobra, posiedzieliśmy trochę pod wiatą. Dzieciarnia już jest przyprowadzona do domu, mają sprzątać pokój, idziemy się kąpać. Jesteśmy strasznie pogryzieni przez komary. Pomimo tego, że ja się spryskałam normalnym mofem, dzieciaki wysmarowałam tym dziecięcym mofem, a i tak jesteśmy bardzo, bardzo pogryzieni. To jest po prostu jakieś przekleństwo w tym roku. Jeszcze tak to naprawdę nie pamiętam, żeby gryzły komary. Za tydzień w piątek planujemy imprezę pod wiatą i myślę sobie, że już muszę iść jutro gdzieś szukać na mieście. Są takie podobno jakieś pałki takie, które się pali, coś jak kadzidła i to podobno skutecznie odstrasza to dziadostwo, czy komary. I muszę jutro tego gdzieś poszukać, w każdym razie w tym tygodniu, bo po prostu jest koszmar. No jesteśmy tak strasznie pogryzieni, bąbel na bąblu po prostu i spędzi okrutnie. Tu widzę, że Władysław robi porządki u Matyldy. Pięknie. Klarcia, gdzie ty jesteś? Gotowi do mycia? Myjemy się. No i wracając do komarów, to pewnie zaraz będziemy się smarować aloesem, bo to na razie jest jedyny skuteczny specyfik, który jakoś tam działa na te pogryzienia. Rzeczywiście trochę łagodzi to swędzenie, chociaż nie jakoś bardzo. No nic, tyle o komarach. Może ktoś ma jakiś lepszy sposób niż te pałki, o których powiedziałam, nawet nie znam ich nazwy, nie wiem w ogóle czego szukać, ale no, wiem gdzie. W sumie z grubsza. Już mi koleżanki podpowiedziały, gdzie tego szukać, więc jutro idę i będę się dopytywać. Żeby za tydzień na tej imprezie pod wiatą po prostu te dziady nie pogryzły, nie Matyś? Póki co dzieciaki muszę wykąpać, bo nie miały dzisiaj drzemki maluchy i już są trochę jakby wkurzające lekko. Bardzo zmęczone. I wymyślają coraz to lepsze rzeczy. Dobra, Klara już robi bajzel w łazience, więc pora na nas. Kończymy nagrywanie na dzisiaj. To był fajny dzień, jutro poniedziałek, Klarcia idzie znowu do przedszkola. No i tyle. Myślę, że na dzisiaj to już będzie ostatnie nagranie. Widzimy się pewnie jutro. Bye.